najbliższym skrzyżowaniu również sobie zawrócimy, zajmujemy lewy pas ruchu, patrzymy, przyspieszamy, zmieniamy pas ruchu, jeden i drugi. I również będą nas interesowały, pamiętamy o zasadzie, że z ronda zjeżdżamy prawym, zewnętrznym pasem ruchu, tak? Ale być może mogą obowiązywać inne zasady, bo oprócz tego, że jest tutaj ruch okrężny, to mogą być wyznaczone pasy zjazdowe w poszczególnych kierunkach. Więc będziemy się stosowali do przepisów i znaków poziomych. Zawracamy. Dwójka, tak, drugi bieg. Mamy zielone, więc jedziemy. Cały czas przy lewym krawężniku mamy wyznaczony pas. Widzimy czerwone światło, więc będziemy się musieli zatrzymać przed linią warunkowego zatrzymania. I w tym momencie będziemy mieli do dyspozycji dwa pasy. Jedziemy. Żeby nie blokować środkowego, więc zajmiemy sobie skrajnie prawy pas. Nie mamy miejsca, żeby się złamać, więc zajmujemy tutaj. I ta sama zasada. W momencie, kiedy będziemy mieli zielone światło, ruszamy i jak miniemy sygnalizator, sygnalizujemy zjazd. Bo linie krawędziowe pokazują nam, którędy będziemy jechali. Znajdujący się po prawej stronie pojazd nie może kontynuować jazdy i przecinać nam drogi w lewo. Więc jesteśmy bezpieczni, bo musi on zjechać po prawej stronie. Widzi Pani takie korytka porobione? Czyli jak tak rzeka? Jak na tamtym. Tak musimy jak na tamtym, zjechać, tak jest. Później dopiero... I ruszamy. Prawy kierunkowskaz, dwójka. Śmiało, śmiało, śmiało. I zmieniamy pas na prawy. Jesteśmy możliwie blisko prawej krawędzi, bo jedziemy dalej prosto.